Siemaneczko, witam was. Żeby nie było, że mnie tu nie ma. Dzisiaj tak zupełnie nietypowo, bo z ręki i na pieszo. Słuchajcie, no idę sobie przełomem Dunajca, bawię się tutaj nową zabawką od Fejutech Polska. Gimbal do kamer sportowych, ale tym razem ręczny. Model G5. Bardzo fajna zabawka. Powiem wam, że do kręcenia jakichś vlogów takich z ręki to może być urządzenie wręcz nieocenione, bo możliwość sterowania ruchami kamery prosto spod palca, z joysticka. Bardzo fajna opcja. Bardzo fajny jest też możliwość zrobienia takiego czegoś, czyli obrotu o 180 stopni. Powiem wam, że bardzo fajne urządzenie. Ale nie o tym dzisiaj, bo tak w trzech słowach powiem wam, pierwszy raz jestem od dłuższego czasu w górach bez roweru i doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić sobie od czasu do czasu jakiś odpoczynek. Ja jestem ciekawy waszego zdania na ten temat. Jeżdżenie za dużo, ostatnio u mnie było tego naprawdę bardzo dużo, bo średnio po 5-6 dni w tygodniu, więc pora odsapnąć. Ja jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie. Jeździć czy nie jeździć, czy naprawdę robić sobie co jakiś czas odpoczynek, bo do przesady powoduje zmęczenie materiału według mnie i później są problemy typu nie chce mi się jeździć, nie chce mi się iść na trening, nie chce mi się iść na rower i tak dalej. Ja jestem ciekawy waszego zdania na ten temat. No klepcie coś w komentarzach. Ja sobie drepczę dalej. Mam zamiar tu przejść cały przełom Dunajca i górami gdzieś później jeszcze trochę się poszlajać. Pogoda sprzyja, więc się dotleniam. Pozdrawiam, do następnego razu.